Tyle rozmaitych środowisk darzy Pana szacunkiem. Ostatnio w Polsacie nawet poseł Ruchu Palikota pochwalił Pana publicystykę. Jak Pan to robi? No, on mnie pochwalił, Pan Rozenek, tylko powiedział, że czyta. To nie znaczy, że czyta. I że świetnie Pan operuje bodajże piórem. No, to... Słowem. Tak, no to taki komplement zawsze przyjemnie wysłuchać, niezależnie z czyich ust pada. Wie Pan, nic specjalnie nie robię w tym kierunku. To jest chyba kwestia temperamentu, że nikomu nie staram się narzucać swojego zdania. No, a ci ludzie, z którymi nawet dyskutuję, to mają świadomość, że ja nie dyskutuję z nimi z pozycji jakichś takich wrogich. Nie chcę ich zniszczyć, tylko chcę ich przekonać. To jest... No i stąd, myślę, tam płynie sympatia, a wreszcie, no, mam, tak mi się wydaje przynajmniej, że mam pogodne usposobienie. W związku z tym, nawet jak z kogoś tam żartuję, czy kogoś wykpiwam, no to jest takie nieobelżywe. Więc może to się wszystko składa na to, że wiele środowisk mnie jakoś toleruje. Ostatnio doradzał Pan Ruchowi Narodowemu. Czy będzie Pan już stale pomagał temu środowisku, czy to była raczej jednorazowa pomoc? Zostałem poproszony przed kongresem przez przywódców Ruchu Narodowego. Po pierwsze, czy mogą mnie wpisać do grona doradców, więc to oczywiście się zgodziłem, bo to bardzo dla mnie jest takie ważne, że młodzi ludzie chcą słuchać kogoś takiego jak ja. Bądź co, bądź 65 lat już skończyłem. A po drugie, że chcieli również, ponieważ ja akurat nie mogłem z uwagi na wyjazd zagraniczny zaplanowany wcześniej uczestniczyć w kongresie, żebym nagrał takie przesłanie. Czy będę nadal to robił, no to zależy od tego, czy zechcą moich rad słuchać, czy w ogóle będą one potrzebne. Mam nadzieję, że tak będzie. No, a skoro tak, to wydaje mi się, że mogę swoim doświadczeniem i życiowym, i politycznym się przysłużyć Ruchowi Narodowemu. Ostatnio dyskutował Pan w Polsacie z Panem Rozenkiem. Powiedział Pan wtedy, że Polska jest dla Polaków i ludzi, którzy są tu przejazdem. I na ekranie pojawił się komentarz, który przez internet na żywo dodał Zbigniew Hołdys. On napisał wtedy, cytuję, Michalkiewicz jest przyjazdem, chyba że wyjmie drzewo genealogiczne sięgające czasów Polan. I rodzi się takie pytanie, kto może czuć się Polakiem, skoro niektórzy tutaj nawet mamy przykład, uważają, że trzeba sięgać drzewem genealogicznym aż do czasów Polan. Ja niestety nie widziałem tych zapisów, bo ten podgląd był z tyłu. Ja może to źle trochę, bo bym od razu wyjaśnił to nieporozumienie panu Hołdysowi. Polska jest dla tych ludzi, mówiąc o tym, że Polska jest dla tych ludzi, którzy w Polsce są przejazdem, miałem na myśli na przykład turystów. On mnie źle zrozumiał, bym mu to natychmiast wyjaśnił, gdybym ten pogląd widział. Przecież nikt chyba poza jakimiś no, rzeczywiście ludźmi niezbyt zrównoważonymi nie chciałby turystów z Polski wypłaszać. Więc raczej wszyscy normalni ludzie są zainteresowani tym, żeby wobec cudzoziemców, którzy są w Polsce przyjazdem, Polska im się jawiła jako kraj przyjazny. I tylko tyle miałem na myśli. Pan Hołdys jest najwyraźniej przeczulny. Nie wiem dlaczego, ale najwyraźniej jest przeczulony, skoro to dobra. Mówię, żałowałem, że żałuję teraz, że ten pogląd miałem z tyłu i nie widziałem, co on tam komentuje. Troszkę poważniejszy temat z ostatnich dni. Czy zbrodnia o znamionach ludobójstwa to właściwe określenie dla wydarzeń na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej? Moim zdaniem niewłaściwe, dlatego że to było ludobójstwo. Tak zostało zaplanowane przez jego inicjatorów. Celem tego przedsięwzięcia było oczyszczenie z ludności polskiej terytorium uznanego przez ONU UPA za ukraińskie. Więc to było ludobójstwo, nie zbrodnia przypominająca ludobójstwo, tylko to było po prostu ludobójstwo i obawiam się, że Sejm i Senat próbowały w ten sposób chronić monopol. Bo odnoszę wrażenie, że na ludobójstwo mają monopol środowiska żydowskie. Że ludobójstwo to się odnosi tylko do Holokaustu.
to znaczy na masakry Żydów europejskich w czasie II wojny światowej. Moim zdaniem taki monopol jest niesłuszny, nie uznaję tego monopolu. Jeśli coś jest ludobójstwem, to trzeba to nazwać ludobójstwem i tyle. Opisy kapitalizmu z pana ust brzmią bardzo łagodnie. Mówi pan, że powinien być łatwiejszy dostęp do rynku, to z tym się chyba każdy zgadza. Kłótnie zaczynają się wtedy, gdy ludzie słyszą takie hasła jak na przykład całkowita prywatyzacja służby zdrowia, szkolnictwa czy lasów państwowych. Czy mógłby pan się ustosunkować do tych trzech spraw? Proszę pana, no spójrzmy na służbę zdrowia jako na pewną usługę, którą państwo nam sprzedaje. W jaki sposób państwo nam sprzedaje? Powiedzmy, że jakaś usługa medyczna kosztuje 100 zł. To od razu, ponieważ państwo nam tę usługę sprzedaje, to od razu 50 zł z tych 100 zagarniają pośrednicy, którzy swoje wynagrodzenia wymuszają siłą, po prostu dlatego, że są. Oni nikogo nie leczą, oni nie będą leczyć, oni nie ułatwiają tego leczenia. I dopiero pozostałe 50 zł jest przeznaczone dla tych, którzy tę usługę bezpośrednio dla nas produkują, to znaczy dla lekarzy, pielęgniarek i tak dalej. Otóż gdyby sprywatyzować ochronę zdrowia, sektor ochrony zdrowia, to zniknęliby pośrednicy. I powiedzmy, że pacjent płaciłby za usługę nie 100, tylko 75 zł. Ci, którzy wykonują tę usługę, dostaliby nie 50, tylko 75 zł, więc oni by zarobili więcej, pacjent płaciłby taniej, tylko pośrednicy by stracili. Ale to albo nas bardziej obchodzi los pośredników, albo nas bardziej obchodzi los nas samych. Podobnie jest w przypadku edukacji. Natomiast jeśli chodzi o lasy państwowe, no wie pan, jeżeli się urzędnikowi państwowemu, którego te lasy nie są własnością, daje nadzór nad lasami, to myślę, że on bardziej podatny jest na różne niedozwolone formy perswazji niż człowiek, do którego te lasy należą i który te lasy zamierza przekazać w spadku swoim dzieciom, wnukom i prawnukom, bo w przypadku lasów to jest taki długi dystans. Nie wiem skąd się bierze taka nieograniczona wiara w uczciwość biurokracji państwowej. Bo państwo, to państwo tak to jest twór abstrakcyjny, natomiast tak realnym bytem to jest państwowa biurokracja. I no, z tego co wiem o urzędnikach państwowych, to raczej wzorem uczciwości to oni nie są, ani przedsiębiorczości. Dlatego, że urzędnicy, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, urzędnicy mają jedną umiejętność. Umiejętność wyszukiwania posad, z którymi nie łączy się żadna odpowiedzialność. Powierzać akurat takim ludziom losy gospodarki narodowej, to jest wyjątkowa lekkomyślność. Kiedyś zapytałem pana, czy najniższe warstwy społeczne poradzą sobie w kapitalizmie. I padła taka typowa odpowiedź o karierach od półcybuta do milionera. To wiadomo, że takie kariery będą zawsze, nawet pewnie w kapitalizmie tym kompradorskim, jak on go nazywa. Tylko czy w tym kapitalizmie takim dzikim, zwykły szaraczek, który on wcale nie chce być milionerem, tylko po prostu pracować i żyć tam na jakimś poziomie, na pewno sobie poradzi? Proszę pana, myślę, że ludzie sobie radzili. Wie pan, najlepszy dowód, że właśnie w XIX wieku, kiedy był ten kapitalizm, taki model, który pan nazywa dzikim, nastąpił niebywały przyrost bogactwa w historii świata. Niebywały w historii świata przyrost bogactwa. Więc to jest najlepszy dowód, że ludzie sobie radzą. Człowieka nie trzeba przekonywać do tego, żeby poprawiał swój los. On sam to wie i sam tego chce, tylko nie trzeba mu tego utrudniać. I trzeba, znaczy nie trzeba też przechwytywać władzy nad bogactwem, które on wytworzy. A z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj. Podam przykład. 100 lat temu mamy rok 2013, w 1913 roku za najbardziej fiskalne państwo świata uchodziła austro-węgierska monarchia. 12,5%, o ile dobrze pamiętam, wynosiła stawka podatkowa. Dzisiaj nawet w rajach podatkowych tak niskich podatków nie ma. W związku z tym Dzień Wolności Podatkowej dla wiejskiego rzemieślnika, powiedzmy wiejskiego kowala w Galicji, przypadał na przełomie stycznia i lutego. Dzisiaj Dzień Wolności Podatkowej w Polsce przypada w pierwszej dekadzie lipca, właśnie teraz. Otóż to jest ilustracja tego, jak w jakim stopniu zostaliśmy wyzuci z naszej
z władzy nad bogactwem, które wytwarzamy swoją pracą. Nie doliczam do tego składek na ubezpieczenie społeczne, bo to by jeszcze gorzej udało. Mówię tylko o podatkach, prawda? Więc nie trzeba ludziom tworzyć niepotrzebnych barier. Trzeba uwolnić energię i narodowy potencjał ekonomiczny. No i trzeba przywrócić ludziom władzę nad bogactwem, z której zostali wyzuci właśnie przez swoich dobroczyńców rzekomych. Myślę, że sobie poradzą. A jeśli sobie ktoś nie poradzi, jeśli sobie ktoś nie poradzi, na przykład spotka go nieszczęście czy coś takiego, no to ja popieram związki wyznaniowe, zwłaszcza takie, które krzewią w ludziach postawy altruistyczne, krzewią w ludziach miłość bliźniego, bo to jest bardzo ważne. Jak ktoś uważa, że trzeba ludziom w potrzebie pomagać, to właśnie wtedy mógłby mu pomagać, takiemu, który sobie nie poradzi. I to jest słuszne, to jest moralne, to jest dobre, pożyteczne. Próbowałem doszukać się w internecie krytyki w pana kierunku. No, ciężko było cokolwiek znaleźć, a na przykład pod jednym z wywiadów, w którym opowiada pan, jak został publicystą, internauta napisał: oj, zapomniał Michalkiewicz dodać, że w latach 70. pracował jako tłumacz dla sowieckiej agencji Nowoski. Takie agencje nigdy nie przyjmowały ludzi z ulicy, więc kim pan jest, panie Michalkiewicz? Otóż nieprawda. Ja tam trafiłem z ulicy. Dosłownie z ulicy. Miałem znajomą taką, która tam z tą agencją współpracowała, a mnie chodziło o to, żeby sobie dorobić trochę właśnie na działalność podziemną. No i ona się nazywała Daniela Baszkiewicz, żeby już nie pozostawać tutaj w jakiejś anonimowości. I ona mi zaproponowała, ponieważ wiedziała, że ja znam język rosyjski, zaproponowała mi, że jeśli chcę sobie dorobić, to mogę właśnie tłumaczyć teksty z rosyjskiej prasy. No i ja tam poszedłem i mnie przyjęli. Nie wiązało się to z żadną działalnością szpiegowską, jeśli ktoś tak myśli. Jedna rzecz tylko rzeczywiście budziła moją taką, zaintrygowała mnie, że zawsze mi płacono nowymi banknotami. Internauci pytają, ileż można się śmiać i dowcipkować sobie z władzy. Może warto byłoby samemu postarać się coś zrobić, tym bardziej będąc osobą, która ma duży posłuch. Proszę pana, próbowałem coś robić przez 20 lat. Doszedłem do wniosku, że więcej dobrego mogę zrobić jako publicysta niż jako na przykład poseł na Sejm. Zwłaszcza po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, kiedy przeważająca część ustaw, jakie w Polsce są uchwalane, to są dyrektywy Komisji Europejskiej. Więc będąc w Sejmie czy w Senacie, rozwiązałbym sobie własne problemy socjalne. Natomiast obawiam się, że wiele bym tam nie zwojował, zwłaszcza, że musiałbym podlegać dyscyplinie klubowej, jakbym był w jakimś klubie, co by mnie wykończyło jako publicystę. Ponieważ nie muszę tego robić, dzięki łaskawości czytelników nie muszę doić Rzeczypospolitej, żeby sobie rozwiązywać problemy socjalne, no to też nie muszę nikomu podlegać. Nie muszę do nikogo się akomodować, co jako publicystę mnie uwiarygodnia. Także, a w przypadku publicysty wiarygodność jest nie do przecenienia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.